realnymi szansami na awans do finału. No i wreszcie, proszę Państwa, przeniesiemy się na bieżnię. Oto lista startowa pierwszego biegu półfinałowego na 200 metrów. Zasady kwalifikacji widzą Państwo na dole. Trójka z dużym Q, to znaczy trzech pierwszych ma na mecie. Dwójka z małym Q to dwójka. Z najlepszymi czasami po rozegraniu dwóch biegów półfinałowych to będą finaliści. Aleksander Jefimow na torze ósmym, Rosjanie 21.09. Rekord życiowy z tego sezonu. Kwalifikacje troszkę gorzej pobiegł. Na torze siódmym będzie go Andczyka, Lowera i Francuza. Czyli nie ma Guillaume Annemana, reprezentanta Francji, który pierwotnie miał startować z toru piątego. A więc nie ośmiu, tylko siedmiu zawodników w tym pierwszym półfinale. Trzech pierwszych bezpośrednio awansuje do finału i dwóch z najlepszymi czasami z obu tych biegów. No, ważne jest te pierwsze 100 metrów dla Karola, bo on troszeczkę szybkości stracił, trenując dużo teraz intensywniej do 400 metrów. I od razu do linii i mocno, bardzo mocno ruszył Polak, świetnie, za nim Irlandczyk, za nim Francuz. Zobaczymy, jak będzie na wyrównaniu. Ta druga część dystansu jest u Karola Zalewskiego zawsze lepsza. Prowadzi, naciska go Irlandczyk, ale pewnie bez żadnego kłopotu Karol Zalewski awansuje do finału z ogromną przewagą 20.50, a więc świetny czas jak na te warunki. Wiatr w plecy, ale bieżnia ciężka, mokra i... Nawet bez wiatru. Nawet bez wiatru, ale w każdym razie nie był przeciwny. I mocna rzeczywiście ta ostatnia pięćdziesiątka, to potwierdza, że wytrzymałość szybkościowa, z którą wiąże się bieganie dystansu 400 metrów, 300. Dwa rekordy Polski pobił na tym dystansie już, również w hali pobił na 300 metrów rekord Polski. No pokazuje, że to jest dobry kierunek. No, no jest jeden z faworytów do złota dzisiaj. Na koniec ostatnia konkurencja to będzie bieg na 200 metrów mężczyzn. Jest ustalone. Przypomnijmy, w pierwszym biegu oto jeszcze raz powtórzenie tego miłego dla nas wydarzenia. Karol Zalewski, 20,5 sekundy, wyraźna przewaga nad rywalami, pewne zwycięstwo Polaka, który o 0,41 wyprzedził drugiego na mecie Markusa Lowlera z Irlandii. Trzeci był Samuelson, 20,96, ta trójka automatycznie awansowała do finału. 4 metry przewagi na odcinku 200 metrów, to jest sporo. Za chwilę drugi bieg bez Polaka, ale też ciekawy będzie.